żywioł. Ze studia na trakcie. Na ławeczce. Gospodarzem programu jest Jakub Rutka. Kolejny piątek, minęła godzina 18. Jakub Rutka, witam w programie Na Ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Paulo Kocca. Ciao. Dobrze nazwisko wymówiłem? Bardzo dobrze? Tak. Bo, tak no, bo... Czy wychodzi tak naturalne, czy ćwiczyłeś? Ćwiczyłem. Ćwiczyłem wczoraj przed lustrem dużo. Nawet moja córka nie potrafi tak. Tak? Bo nawet wczoraj miałem przyjemność rozmawiać z panem z Hiszpanii, a właściwie z kraju Basków. Aha. I wczoraj się dowiedziałem, że V czyta się jak B. B. Czyli jak była miejscowość Viana, to powinno być Biana. No to więc wiecie, po włosku jest bardziej taki normalny. Ten. No tak, no bo jak mamy pizza z dwoma z... Tak, no to, to dwoma, kiedy jest podwójna litera, no to dla Polaka to jest trudniejsze. Właśnie, to jest komplikacja, nie? No. 20 lat już jesteś w Polsce. 20 lat, tak. I 3 miesiące. I zleciało tak? Tak. I jak oceniasz? Czy tak. Dłużej zleciało? Nie, nie, szybko. Szybko? Szybko. I jak oceniasz ten czas spędzony tu w Polsce? Bardzo trafiony. Bardzo trafiony? Bo tu w Polsce 20 lat, no to rzeczy się zrobiły bardzo szybko. Nie? Mhm. Zmiany były bardzo błyskawiczne, więc no to czasu, żeby się nudzić, nie ma. Ty jesteś w ogóle prawnikiem. Tak. W ogóle. Spełniasz się zawodowo w tej dziedzinie? Nie. Prawnikiem no to pracowałem, kiedy byłem we Włoszech. Mm-hmm. No, to generalnie... Ale to był prawnik taki, który udzielał jakiś porad, czy taki na sali sądowej? Ja generalnie pracowałem wtedy w firmie, takie biuro kancelarnia w firmie, która budowała linia metro. Mm-hmm. I bardziej się zajmowały sprawy związane z zyskaniem gruntów, mm-hmm. bo we Włoszech jest tak, inaczej niż w Polsce. Kiedy jest interes publiczny, to możesz po prostu bez zgody właściciela powiedzieć, ej, słuchaj, wiesz co, akurat ta twoja działka to jest na linii metro, nie? I za mniej pieniądze niż rynkowe zyskać ta działka. Mm-hmm. Czyli właściciel ma mało do powiedzenia. Ja się z tymi sprawami zajmowałem. Mało przyjemne. Czyli te formalności takie... Nie, to wszystko, co było związane z prawem administracyjnym, równoległe wtedy, kiedy byłem we Włoszech. Akurat w trakcie... praktycznie robiłem te wszystkie aplikacje i skończyłem ostatni egzamin, żeby oficjalnym prawnikiem z pieczątkami i tak dalej, akurat kiedy już byłem w Polsce. Ale już moja decyzja była już podejmowana, że prawo fajna sprawa, ale nie dla mnie. A w Polsce znajomi na przykład nie chcą czasami skorzystać z jakiejś twojej porady? Nie, nie... Ja mogę dawać porady, ale są na granicy prawa. W sensie, że prawo, no to samo jak w Polsce we Włoszech, nie? Są luki prawne, mm-hmm. czyli to prawo nie wiadomo, które jest, nie? No i często mam wrażenie, że ten, który bardziej krzyczy, ma rację, nie? I w związku z tym no tutaj porady no to nie dam akurat, bo to po pierwsze nie mam upoważnienia. Mm-hmm. No w tej chwili mógłbym, bo to Unia Europejska pozwala, no tak. Ale wtedy, kiedy ja zaczynałem tutaj mieszkać, no to miałem, powiedzmy, zaczynać od zera polskie prawo z dodatkiem brak znajomości języka polskiego. Więc... Mm-hmm. No ale poza tym, no to... Był taki etap w moim życiu, który skończyłem z tym prawem. Ale głowa dalej pracuje tak jak prawnikiem, nie? Powiedz, co, no bo tak, pracowałeś tam, tak. Zajmowałeś się tymi sprawami zawodowymi i co skłoniło cię, co sprawiło, że przy ten moment, że stwierdziłeś, że chcesz tu przyjechać? Bo ja tutaj byłem na wakacji, 92 rok. Białowieży. Słyszałem, że... To ja tak, to ja jestem świeżo po Białowieży. Ja byłem wtedy, 92 rok, bo żeby zobaczyć żubr. Mm-hmm. I wtedy Białowieży, pewnie jeżeli byłeś niedawno, to jest już bardzo rozbudowane. Wtedy był jeden hotel i brak żubrów totalny. Ale frajda niesamowita. Szukamy żubrów z kolegami.
no to teraz jest rezerwa, się idzie i są. Tak, ale już nadrobiłeś te straty? Już widziałeś tego zebra? Tak, już kilka razy, nawet z bliska. Nawet czułem, jak pachną. Nie, ale to, no to był taki pretest, ale mi się bardzo podobał ten kraj i ten naród. Bo to dla mnie było zaskoczenie, bo to w ogóle, to były lata, że w ogóle nie było wiadomo, co się dzieje za granicę, tej strony, nie? Więc no to byłem bardzo zaskoczony z tym narodem, że duża energia była czuć, nie? No i po 3 lata dokładnie, że trzymałem te znajomości, które na migi Włosi, ja zawsze jakieś tam nawiązuję jakieś znajomości. I potem jakoś tam spontanicznie mówię, no nie, tam się chce tam być, po prostu. No i... I pyk. I przyjechałem. Nie wiadomo po co właściwie. I zostałeś. Ale już wtedy decyzja, że zostaję. Bo to był ten moment, że wiedziałem, że tu będzie się działo i mi się podobał to. Że takie zmiany, wszystko można robić. A dużo klimat? Pomysły. No bo jednak chyba pogoda we Włoszech, a tutaj to się różni. No, bo ja byłem taki, wiesz, naiwny, bo ja zawsze kiedy byłem, byłem latem albo na wiosnę i nigdy w zima nie miałem pojęcia. Nie? Ale kiedy się wyprowadzałem do Polski, no to akurat był styczeń, po Sylwestra. Już wtedy uderzenie było mocne, bo to podróż Mediolan, Warszawa trwało ponad 30 godzin, bo śnieg zaczynał padać na granicy w Austrii i kończył się w Warszawie. Nie? Więc dopiero wtedy rozumiałem, co to znaczy. Nie? I pomyślałeś sobie wtedy, Boże, co ja robię? Nie, wtedy był na tyle też ekscytacja, no, że też nie miałem, a właściwie od kiedy jestem w Polsce, nie mam czasu na zastanowienie się, czy jest zimno, czy jest gorąco. I czas leci, nie? Kaleszony miałem, więc no to... To dobrze, ja to cały czas nie mogę tego zimna. No dzisiaj to też wyjątkowo zimno. No, ale jakoś tam się łagodziła pogoda, bo to kiedyś był gorzej, teraz już jest prawie jaka... Poza tym ja mieszkałem w Mediolanie, które nie jest... To jest też chłodne miasto, północ, to nie jest Sycylia, nie? Czyli to różnica jest, ale nie aż tak. Nie aż tak drastyczna. Nie tak drastyczna. A do Włoch jeszcze powracasz? Na przykład na wakacje teraz do Włoch? No to tak, bo to właśnie mieszkałem w Mediolanie i mieszkałem w Warszawie, no to jest podłączenie kilka razy dziennie. Różnej ceny. No więc naprawdę, no to nie jest problem, nie? I nie ma takiego, że jak wracasz sobie, tak może rozważasz, jakby to było, może wrócić? Czy, no, czy nie masz? Czy już się przyzwyczaiłeś? Nie, bo wiesz, już u mnie wygląda tak, że nigdy nie myślałem, że będę mieszkał w Polsce. Czyli już teraz w ogóle nic nie mówię, nie? Bo nie wiadomo, co się dzieje. Nie? Ale też jest prawda, że generalnie, kiedy wracam tam, no to jest zawsze miło, bo to jest bardzo fajny kraj, nie? Włoch, nie? To zawsze naprawdę nieźle tam wszystko wygląda, nie? Ale jednak po 20 lat wracasz, już nie jesteś u siebie. Te wszystkie znajomi już wyjechali, albo nie wiem, każdy ma swoją historię, więc to nie jest już tak, aż tak. Więc już mi się odwracała piłka, kiedy jestem tam, już mi się chce wrócić tu. No, ogólnie jest dobrze i tu i tam, nie? A jak wspominasz swoje początki w Polsce, te pierwsze dni, pierwsze tygodnie, kiedy przyjechałeś tu i poznawałeś wszystko na nowo? No to właśnie to wrażenie by mi robiło, bo to właśnie była zima, nie? I że jest ciemno. Że zimno jest jedna sprawa, ale ciemno. Że nie ma światła. Generalnie 15 już jest ciemno. Noc. I światła na ulicy nie jest białe, tylko żółte. To mi szokował, nie? No i że wszyscy jadą samochodem zgodne z regułami drogowymi. Tak? Tak. Do tego nie byłem w ogóle zastosowany. A to chyba się zmieniło też już od tamtej pory. Wszyscy byli tam, trzymali się swoim pasem, w ogóle nie trąbili. Gdzie ja jestem? A ludzi? Jak odbierałeś ludzi? Bo powiedziałeś, że to cię zaskoczyło pozytywnie ludzie, tak? Tak. Nie, dobrze, dobrze. Zawsze dobrze, bo to był widać, że wszyscy chcą jakieś realizować swoje marzenie, ale wtedy był bardzo mocny ten wątek, że i tak tutaj się nie da, nie? No to trzeba wyjechać, nie?
A ja to zawsze się starałem, nawet zawsze na migi, powiedzieć, że nie, akurat tu jest dużo lepiej, bo tu jest dużo do robienia, a tam jest wszystko zrobione, jest trudniej, nie? Nie, ty tak gadasz, bo ty tak wracasz, powiedzmy, do swojego kraju. Ale na moje oczy, no to były... Cały czas, kiedy patrzyłem na cokolwiek, był, o, to można robić, to można robić, to jeszcze nie ma. No to 100 tysięcy okazji, miejsce, nie? Na, jeżeli ktoś miał jakiś pomysł, nie? Tylko wtedy, no to mi uderzyło ta mentalność niektóry, narzekająco, nie? Że nie da się. Co, a to większość taką ma. Tak, no to coraz mniej, ale wtedy, no, jest grupa ludzi, które uważają, że szczęścia zawsze jest nie wiadomo gdzie, nie? Ale nie tu, nie? A przed przyjazdem robiłeś sobie tak zwany taki research? Czytałeś coś o Polsce, o ludziach? Ze stereotypami się zapoznawałeś? Nie, ja to nie jestem. Ja zastępuję inaczej. Tak co widzę, co czuję, ale nie czytam, nie uwierzę. Nie. A polska kuchnia, powiedz mi, bo ty też gotujesz. Tak. No, zanim się mówi, że Włosi, no to Polska. No, niestety. To jak miałeś styczność z tą polską kuchnią, z takimi potrawami, nie wiem, bigos? Bigos, generalnie ta kapusta, no to nie był to łatwy temat, nie? Bo kapusta u nas to jest traktowana naprawdę tak, jak kategoria D. E, nie? Nie, no to są niektóre potrawy, ale bardzo rzadko się spotykają potrawy z kapustą, nie? Więc tu ta kapusta plus różne inne rzeczy. Generalnie, jeżeli ktoś nam mi tłumaczył, o co chodzi z tym bigos, nie. I to samo łazanki, nie? Czyli to makaron z kapustą, no. Nie, podłączenie fatalne, nie? Ale potem spróbując, no to nie mówię, że... Nie, da się jeść. Nie? No, ale nie, ale to nie... Trudniejsze były kiełbasy. Kiełbasy? Tak. To najtrudniejsze. Bo Włosi nie mają... My nie mamy kiełbasy. Nie mamy. Macie kiełbasy? Nie ma kiełbasy. A parówki chociaż? Parówki, ale niezdrowo, tak. To no są, mamy, ale nie jest popularne. Jest to takie traktowane. Ale jak to nie macie kiełbasy? Kiełbasy nie mamy w ogóle. Nie ma kiełbasy. Mamy coś innego, różne inne gatunki, mięsa, wędliny i tak dalej. Nie wymyślili jeszcze u was. Nie wymyślili. Więc kiedy widzę, i pierwszy za granicę Polski pierwszy raz, no to głodny. No i pierwszy punkt, grill, nie? Grill, okej, okay, grill, myślimy, jakieś, nie wiem, jakieś mięso, coś. To były kiełbasy tylko, nie? Dobra, no to jemy te kiełbasy. Trawić te kiełbasy trwało naprawdę kilka dni. To chodziło, w ogóle leżało na żołądek. No to nie było stosowane do kiełbas, więc no to był to trudniejszy temat, były te kiełbasy. A kicha ziemniaczana albo kaszanka? Nie. To w ogóle do tej pory nie istnieje. Nie ma tego tematu. Ale kaszanka super jest. Nie, może być. Może z cebulką? Być. No, nie. A sam gotowałeś tą kaszankę kiedyś? Nie, nigdy. Nie. A jakie są jeszcze potrawy polskie, których na pewno już, no wiemy, że kaszanka nie. A jest coś jeszcze, czego unikasz i nie jesz do dzisiaj? A jest takie... Flaki, ale to samo jest we Włoszech, nie? Flaki też dziękuję. I zawsze się denerwuję, kiedy widzę na warszt w restauracji, w pociągu... No tak rosół albo flaki. Flaki, no to jest tak ograniczone wyboru i flaki między innymi. Jedna z tych dwóch, które nie jem. Nie, to... A ogórki kiszone? Ogórki kiszone, no to już się łamałem, że to spróbuję. No i nawet czasami smakują, nie? Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Czy miałeś jakieś w ogóle obawy przed przyjazdem tutaj? Było coś, czego się bałeś, że tak z dozą nie... Czy nie? Czy jechałeś nie. Tak na żywioł, co będzie, to tak. Będzie? Tak. Nie, generalnie nie. Bo wszystko, co jest nowe, dla mnie jeszcze ciekawe, nie? Więc to było... Nigdy nie miałem podejścia takie, ale też jest fakt, że nigdy nie miałem nieprzyjemnej sytuacji, nie? Aha. Zawsze byłem dobrze odbierany, nie? Powiedziałeś też o Polakach, że to takie narzekanie, a oprócz tego jest coś, co cię jeszcze denerwuje w Polakach? Jakaś taka cecha? Tak, jednak, które najbardziej denerwuje, są donosy.
O, tak, donoszy. To jest zazdrość, która powoduje potem donosy, czyli po prostu, żeby tobie jest zupełnie obojętne, ale żeby tamten drugi miał źle. Nie? Tak. A z hejterami miałeś już styczność się spotkać? Z kim? Z hejterami. Co to jest? Jeszcze nie miałeś? Nie. To będziesz miał teraz okazję. Hejterzy, no to widzisz, to, a może no. Miałeś i nawet nie wiesz, że miałeś. No. Hejterzy nie. To są ludzie w internecie, anonimowi zazwyczaj ci komentatorzy, którzy krytykują wszystko po kolei. A nie, to w ogóle nie. Nie? Ale nie miałeś, bo na przykład cię to nie interesuje, w ogóle nie zaglądasz? Tak. Aha. Nie, to ja nie bywam tak. Ale słyszałeś na pewno o hejterach, o tych. No to od siebie, tak. Nie, no to tak, nie wiem, że tak się nazywa, mhm. Nie? No, ogólnie, nie? Ale to nie. To wszystko, co jest anonimowe, to dla mnie to nie istnieje. To nie istnieje. Nie istnieje. A na przykład jak będą komentarze pod tym naszym, pod naszą rozmową dzisiejszą, będziesz czytał, czy nie? Czy nawet nie będziesz oglądał? Nie, ja nie, nie jestem w tej generacji, która bywa na internecie i się interesuje z tymi sprawami. Nie, mam Facebook, nie. Ale nie żyję z tym na przykład. To bardzo mało. Wolę te relacje takie vis-a-vis. Nie? Generalnie to wszystko, co jest ukryte, to prawie nie istnieje. Wiem, że istnieje, ale mi nie interesuje. Nie? Ale odcinek obejrzysz. On nie będzie ukryty. Nie wiem, jeżeli chodzi, okej, to obejrzyj. Nie, ja naprawdę, no to jeżeli chodzi o oglądanie cokolwiek, to jestem bardzo nudny. Oglądam tylko mecze. Tylko. Tylko mecze, ale ile tak. Tych meczów jest w telewizji? Co, że cały czas jest jakiś mecz. No to musisz mieć cały jakiś kanał czas. Chyba, pakiet no, sportowy no, masz wykupiony. No, mam naprawdę sporo. A nie oglądasz. Jesteś też, słuchaj, w świecie kabaretowym przecież występy, konferansjerka, ta branża. Tak. Nie oglądasz czasami jeszcze kabaretów na przykład w telewizji, żeby się pośmiać albo... Na przykład ja nie mam polskiej telewizji obecnie, nie? Na przykład, nie? Nie mam. Nie płacisz abonamentu. Nie, no to mam gdzie indziej, powiedzmy, nie gdzie mieszkam, nie? Nie mam w tej chwili, nie mam, nie? I jeżeli mam oglądać telewizję, kabarety oglądam bardzo chętnie w teatrze albo gdzieś. Aha, na żywo. Na żywo, to tak, nie? Natomiast jeżeli chodzi o telewizję, to jest to, co mi zostało jedyna wyspa szczęśliwa po włosku. Bo wtedy, pomimo, że 20 lat tutaj mieszka, nie? Ten język polski mi trochę męczy. Nie? W sensie, że już prawie z automatu tak mówię, ale jednak, kiedy mam słuchać, muszę się całkowicie relaksować. Tak? I po mojemu, nie? Czyli moim językiem, który mnie powoduje trudności. I wtedy to jest ten kontakt, który mam z moim krajem. Dlatego właśnie to jest trochę ograniczenie. Nie? Będę oglądał komentarze, obiecuję ci. Okej, dobrze. Przejdźmy do tego twojego ulubionego tematu. Mm. Kopanie, tak. Zdarza ci się lecieć do Mediolanu na stadion tak. Giuseppe Mazzi tak. I oglądać? Zdarza się, oczywiście, tak. Ale większość przed telewizorem. Większość przed telewizorem, ale kiedy jest tylko możliwe, no to wykorzystuję sytuację. I tam. To jest rzecz, której ja kiedy tam mieszkałem, to nie był mecz, że nie byłem. Nie? To był po prostu z automatu, nieważne, ja się czuję, że jestem chory, zdrowy, ewentualnie nie do pracy, ale na mecz na pewno. Nie? Więc... Twoja drużyna, Inter Mediolan. Tak. I jest druga, AC Milan. Nie ma drugiej. Ale nie mówię, że twoja druga. Okej, okay, dobra. I oni mają jeden stadion. Mówią, że jest tak, jeden stadion. Tak. Ja mnie zastanawiam. Nie mogą drugiego wybudować? Teraz słyszę, jak chcieli wybudować, ale nie jest tak prosto we Włoszech, bo jest taka biurokracja, nie? I
od niedawna Włosi się przyjmują takie rzeczy typu pozwolenie na budowę, bo do jakiegoś czasu temu tak na dziko każdy budował i nie pytał, czy to można. Czy... Od kiedy pytają, no to im mówią, że nie, że nie można. Nie? I teraz jest generalnie prawo włoskie tak bardzo komplikowane, żeby budować tak stadion, nie jest tak prosta sprawa. Mhm. Są zawsze jakieś przeszkody. Ostatnio ta drużyna druga, która nie wiem, ja nie pamiętam jak się nazywa, to nie Inter, ta druga, nie? No to robili pierwsze kroki, żeby uzyskać jakieś działki na to i żeby budować właśnie trochę na granicy, właśnie Mediolanu. Dostali to wszystko, ale potem okazywało się, że ten teren jest do bonifikacji, coś tam koszty i teraz jest znowu się wycofają. Więc nie jest prosta sprawa. I nie sądzę, że... Ale chyba mają takie rozwiązanie, bo mimo, że jest jeden stadion, to używają dwóch nazw, tak? Z tego, co tak się orientuję. Jak Inter... Stadion Interu jest oficjalnie wpisany jako... Giuseppe Meazza. Tak. A AC Milan ma oficjalnie wpisany... San Siro. No nie, bo to Meazza, Giuseppe Meazza był piłkarz w dawne czasy, które swoją karierę wykonywał 90% właśnie grając w Interze, nie? Mm-hmm. I potem popełnił bardzo poważny błąd, że parę sezonów grał w tej drugiej drużynie. I on żałował tak do końca, do śmierci. Więc no, to jest bardziej powiązane ze stroną Interu. Nie? A teraz, pewnie już to pytanie słyszałeś parę razy. Jest mecz. Polska-Włochy. Tak. Jeżeli jak to, masz szalik, jeżeli, to pół polskiego, to pół włoski, czy... Nie. Jeżeli chodzi o mecz Polska-Włochy, byłbym w stanie kibicować dla Polski. Mhm. Tak. Bo to generalnie Włosi, chyba że finał Ligi Mistrzostwa Świata, wtedy nie, mój bunt narodowy, nie wiem. Ale ogólnie nie jestem tak związany z reprezentacją jak z klubem. Mhm. Czyli jeżeli byłby Legia Inter, nie byłbym w stanie kibicować przeciwko Inter, ale przeciwko, ale nie przeciwko Włochy, ale dla Polski tak. Bo to myślę, że najwyższy czas, żeby jakieś sukcesy. I widzę, jak wszyscy bardzo zależy, żeby w końcu ta piłka polska to jakieś sukcesy. Nie? Więc był już mecz tutaj, w Warszawie, gdy Włosi grali z Polska i Polacy wygrali kilka lat temu, 10 ponad, nie? Ale wtedy to grali w Warszawie, była temperatura minus 7 stopni i połowy właśnie te Włosi pokażą, powiedzieli, że oni nie będą grać, nie? I wtedy kibicowałem dla Polski, nie? A sam kopiesz? Jest coraz mniej, bo to żeby kopać, trzeba mieć jeszcze kilkanaście obok siebie. Tak. Już z tym wiekiem to tak, nie pokolenie internetu, już nie nakopanie. Nie, nakopanie. Jakbyś miał przynajmniej 70 lat. Nie, no do parę lat temu tak, tylko jest ważne, mówię, trudno zbierać ludzi zawsze, bo to zawsze miałem taki na przykład grupę ludzi piątek wieczorem, nie? Ale dla mnie piątek wieczorem często albo jestem gdzie indziej, nie jest tak... matematyczny, że jestem akurat wtedy, nie? Więc no to kiedy ja miałem na przykład wolne, tylko jest potem trudno zbierać jeszcze 20 osób, nie? No to już dzwonisz raz, dwa, trzy, dobra, cztery, pięć, okay. Pięć no osób już pięć masz. Osób. No to jest, no. No, możemy tak się umówić. A jak grasz, to na jakiej pozycji? W ataku. W ataku. No, oczywiście, żeby atakować. I strzelać bramy. I wymagam, że wszyscy pozostałe biegają dla mnie. I mi podają piłkę. To jest najlepsze. Strzelasz gole i strzelam gole. I taniec radości. I tak jest. Na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. A chciałbym już na zakończenie zapytać, jakie było pierwsze słowo po polsku, jakiego się nauczyłeś? Pierwsze słowo po polsku? Mhm. Będzie. Bo to wszyscy będzie. To mi się jeden z tych pierwszych. Nie wiedziałem, co to, ale wszyscy mówili, że będzie. Będzie dobrze. Będzie pan zadowolony. Tak, będzie. Piwo. To drugie, tak? Bo tak, kochanie oczywiście. To było chyba od razu, nie?
ładna. A, no to wszystkie takie ta. Na podrywanie. No nie, no to podstawowe. Takie. A te niecenzuralne, kiedy się nauczyłeś? Niecenzuralne się nauczyłem bardzo szybko. Zaraz powiesz, że w ogóle, nie umiesz. Nie, przekleństwa, no to teraz, jeżeli mam przeklinać, po polsku. Na mecz na przykład, kiedy mi wychodzi... Inter na przykład traci bramkę, no to od razu, nie do pomyślenia. Od razu, no to po polsku mi wychodzi. Wszyscy się odwracają. No tak, bo zresztą ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie słowniki zostały stworzone po to, żeby szukać w nich sprośnych i wulgarnych słów. Nie, no ale teraz mam często tak, że po polsku wiem, jak się mówi, a nie wiem, jak po włosku. A to jak a nie pamiętasz? A może sobie przypomnisz, to byś mi powiedział, to ja może po włosku bym... Jakieś przekleństwo? No, na przykład. No, my na przykład mamy ten słynny swój bafankulo. Bafankulo. I to jest w kontekście... W kontekście... Spieprzaj na przykład. Spieprzaj, nie? Bafankulo. No. A te nasze polskie... Polskie przekleństwa. Polskie te nasze... No, no nie wypikamy, bo to przecież ale jest... Ale nie, no wiesz, w Polsce no to zawsze no, to jedna słowa na K. No właśnie, ma swój włoski odpowiednik? Nie, bo to nie ma takiej... Włoski to nie jest tak proste, kiedy się mówiło, bo każde miasto przeklina inaczej, naprawdę. To, i często nie ma jedna słowa, jest kilka... To trwa przekleństwo półtora minuta, bo to jest poezja, nie? Się tworzy... Jeszcze melodyjna, bo język włoski no, bo to jest historia, nie? I dołączasz różne historie i wtedy jest obraźliwe, nie? Mm-hmm. Ale nie ma takiej... Ten bafankulo, bo to jest słynne narodowe, powiedzmy, nie? Ale jakiekolwiek miasto, no to jest inaczej, nie? Bo to... na przykład język angielski to w ogóle jest ubogi wulgaryzmy. Tam to jest praktycznie jedno... Tak, a we Włoszech nie. We Włoszech jest dlatego, ale... A w Polsce dziedzinie... jest jeszcze więcej? Większy wachlarz? No, ja znam jedno, dwa, nie? Zdanie takie. To zaraz cię nauczymy. Okay. Paulo, dziękujemy ci bardzo za wizytę. Mamy dla ciebie na pożegnanie, żebyś dobrze wspominał nasz program. Tu jest od nas, na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. To jest kubek z logo naszego programu. Możesz, nie wiem, czy się piwo w tym zmieści. Znaczy zmieści się, ale pewnie nie będzie ci chciała aż tyle dolewać. No to kilka razy trzeba dolewać. Mogliśmy kufel zrobić z logo, no. Ale na miłą pamiątkę naszej mamy... Ale z tym można pić i prowadzić samochodem. Można. No to w takiej ilości, nie? Pewnie. No, też nie widziałem, kiedy się wprowadzałem do Polski, że nie można. Dziękujemy ci bardzo. Mam nadzieję, że będziesz miło wspominał naszą rozmowę. Tak, dziękuję. I że obejrzysz ten program. Komentarzy już czytać nie musisz, ale przynajmniej obejrzysz. Nie, nie, to jeżeli to obejrzę, to też komentarze. Może będę, nie wiem, wtedy mogę zacząć od tego. Nie, bo tych hejterów, to będziesz tylko siedział i przekleństwami rzucał. Co oni tam wypisują. Także obejrzysz. Bo szkoda nerwów potem czytać. Nie, może ja też już zaczynam. To pseudonim jakiś. O. No i chodzę. Tylko musisz mi powiedzieć i tłumaczyć, jak to się robi. Nie? Dobra. I będziesz pisał, że wszyscy są źli, a my we dwóch, jesteście po prostu. Teraz. Albo i na nas będziemy pisać jeszcze. Boże, co to za jakieś tam... Kto no, to prowadzi? Tak, na siebie. No, a ja będę odpowiadał. Tak, no chwalę i potem krytykuję. Ja będę co drugi komentarz. Wafankulo, do wszystkich. Dobrze, tak się omawiamy. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Paulo Kotca. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Podwajać cy czy jeżeli, dobrze, no okej. Okay, nie dam wszystkich. Się. Paul, nie Kotca, bo to jest no, właśnie. Kotca. 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 Nie kot, bo to są dwie litery, ale to jest jeden dźwięk. Kotca. Kotca. Tylko nie Kotca, widzisz. Nie Kotca. I z pizzą jest tak samo? Nie mówi się pizza? No, pizza. Pizza. A teraz mi powiesz aglio. Co powiem? Aglio. Aglio. Aglio? Lio. Lio. Aglio. Aglio. Familia. Familia. Dobra. Okay. Szybki kurs języka dobrze. Włoskiego. Dasz radę. Proszę Państwa, miła i sympatyczna rozmowa. Naszym gościem był Paulo Kotca. Dobrze? Coraz lepiej. Jeszcze trzy razy nagramy to pożegnanie i się tak wyćwiczamy. My widzimy się już w kolejnym programie za tydzień w piątek na ławeczce, czyli Jakub Rutka na żywioł. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję. I do zobaczenia.